Bardzo często tak dużo zainwestowaliśmy już emocji, albo nawet też środków finansowo, zwłaszcza w biznesie, że nie chcemy zaakceptować prawdy i musieć potem stawić czoła konsekwencjom, jakie wynikają z tego, że przyznamy tę prawdę. No bo jeżeli już damy sobie sprawę z tego, nazwiemy rzeczy po imieniu, no to wypadałoby coś z tym zrobić. Nie zawsze mamy siłę na to, żeby coś zrobić. Odejść z pracy, zakończyć związek, stawić czoła trudnym rodzicom. I z czasem dochodzi do zjawiska, które dr Kawert określa jako kognitywny dysonans, który z grubsza właśnie polega na tym, że jest tak duży rozdźwięk między tym, czego chcemy, oczekujemy i co znamy, a tym, co się wokół nas dzieje, że się trochę od tego próbujemy dystansować, żeby sobie z tym poradzić. Osoby, które są ofiarami gaslightingu, bardzo często dlatego właśnie izolują się z czasem od rodziny, od przyjaciół, bo już nawet nie potrafią z nimi normalnie rozmawiać, ani nie chcą od nich słuchać rad, ani próśb pomocy. No i właśnie dlatego dr Kawert w swojej książce sporządziła taki krótki test, który ma za zadanie pomóc zdiagnozować, czy my sami, bądź ktoś nam bliski, jest ofiarą gaslightingu. I tam jest kilka takich elementów. Po pierwsze, czy ukrywamy ważne informacje przed swoimi bliskimi, rodziną, przyjaciółmi i tak naprawdę oni nie wiedzą, co się dzieje w naszym życiu, albo nawet jeżeli wiedzą, to cały czas wymyślamy wymówki, żeby im trochę się wytłumaczyć, co się z nami dzieje albo co się dzieje w naszym życiu. To raz. Dwa. Mamy wrażenie, że coś jest z nami nie tak i czujemy, że jesteśmy bezustannie krytykowani i że ta krytyka coś chyba w sobie musi mieć, że w tym musi być ziarno prawdy. Dalej, zastanawiamy się, czy jesteśmy wystarczająco dobrymi partnerami, pracownikami, dziećmi, przyjaciółmi, no bo właśnie ktoś cały czas podkopuje nasze poczucie własnej wartości, czyli nasz partner, szef, krewny cały czas mówi, że jesteśmy nieodpowiedni. Czujemy, że ktoś wysysa z nas radość życia. Ale o wampirach energetycznych już sobie kiedyś tutaj w podcaście gadaliśmy. To jest dokładnie to zjawisko. Dalej, cały czas kwestionujemy wszystko. Zastanawiamy się, czy na pewno mamy rację, czy na pewno coś dobrze pamiętamy, czy nam się coś nie wydaje, czy czegoś nie wyolbrzymiamy. Czyli nie ufamy kompletnie temu swojemu wewnętrznemu radarowi. Dalej, wydaje nam się, że chyba zwariowaliśmy, ciągle czujemy się zmieszani i niepewni. Cały czas jest nam wmawiane, że jesteśmy nadwrażliwi, że nie mamy poczucia humoru albo że jesteśmy niekompetentni i że coś jest z nami nie tak. Ten komunikat cały czas się pojawia i on cały czas przebija przez każde inne treści. Dalej, cały czas mamy wrażenie, że coś źle pamiętamy, że coś nam się pomyliło, albo z czasem faktycznie zaczynamy przekręcać fakty i mieć kłopoty z pamięcią. No i wreszcie bezustannie przepraszamy za wszystko, wszystkich, na wszelki wypadek. Cały czas nam się wydaje, że mamy za co przepraszać, no bo przecież jesteśmy wiecznie niekompetentni. Jakie są tego wszystkiego efekty? Dr Kawert podzieliła je na takich 5 kategorii, zaznaczając, że oczywiście natężenie tych efektów bywa różne, w zależności od tego, jak zaawansowana jest ta manipulacja i jak długo trwa. Efekt pierwszy to jest taka konfuzja, czyli ofiara ma wrażenie, że no coś jest nie tak, ale jeszcze nie wie za bardzo co, ma poczucie, że coś jest nie w porządku z nią albo ze światem, w którym żyje i powoli się izoluje. Efekt drugi to postępujący brak pewności siebie, no bo jeżeli każda myśl, każdy pomysł, każda decyzja jest kwestionowana, cały czas dowiaduje się, że się myli albo coś pomyliła, albo jest głupia i niekompetentna, no to z czasem zaczyna myśleć, a co jeśli? A może faktycznie tak jest, a może jestem nadwrażliwa, a może jestem głupia, a może nic nie wiem. To prowadzi do takiego rozedrgania, bo ta osoba cały czas żyje w strachu i nawet jeżeli na początku niewiele można było jej tak obiektywnie zarzucić, albo ona niewiele mogła sobie zarzucić, to w wyniku tego braku pewności siebie, tej wiecznej niepewności i tego rozedrgania, ona zaczyna faktycznie robić błędy i te prawdziwe potknięcia się pojawiają. Co nie pomaga na tę pewność siebie. Dalej jest niezdecydowanie. W miarę postępowania takiej manipulacji decyzje i małe, i duże zaczynają przychodzić ofierze gaslightingu z ogromnym trudem. Ona nie jest w stanie ani podejmować takich poważnych, dużych decyzji strategicznych dotyczących ważnych kwestii życiowych, ani nawet takich małych, bo cały czas z tyłu głowy dzwoni jej myśl, że ona nie ma odpowiednich kompetencji, umiejętności, zdolności albo jest w nieodpowiednim stanie psychicznym, żeby móc dobrą decyzję podjąć. Dalej mamy nieufność. Osoby, które są ofiarami manipulacji, zamykają się w sobie, przestają ufać ludziom i przestają ufać sobie. Swojemu osądowi już z czasem nie ufają kompletnie, no i też mają wrażenie, że osoby dookoła albo chcą jej zagrozić i znowu skrytykować, albo jeżeli je wzmacniają, mówią dobre rzeczy i próbują pomóc, no to wtedy ofierze się wydaje, że ta osoba jest nieobiektywna, nie zna całej prawdy i nie ma pojęcia, jak bardzo okropną i niekompetentną osobą jest. No i efekt z piątej grupy to melancholia. Z ofiary gaslightingu z czasem ulatuje cała radość życia. Znika entuzjazm, znika umiejętność cieszenia się z dużych i z małych rzeczy. Niewiele jest rzeczy, w których znajdują pocieszenie, więc zazwyczaj po prostu wybierają ucieczkę. Zamykają się w sobie, stają się smutne, zdystansowane i gasną. Sherry Gordon trochę tę klasyfikację rozszerza, mianowicie wyróżniła 15 znaków, że możesz być ofiarą gaslightingu i one w większości faktycznie zawierają się w tych 5 efektach, o których mówiłam przed chwilą, ale myślę, że warto to rozszerzyć i przytoczyć. Według niej te znaki to: zaczynasz wątpić w swoje uczucia i w rzeczywistość dookoła ciebie, zaczynasz wątpić w słuszność swojego osądu i swojej percepcji. Czujesz się słaby, podatny na zranienie i niepewny siebie. Czujesz się samotny i bezsilny. Czujesz się głupi albo szalony. Jesteś bardzo rozczarowany sobą samym. Czujesz się skołowany, zaczynasz obawiać się, że jesteś nadwrażliwy. Masz poczucie nadchodzącej zagłady, jakiegoś zagrożenia, które się zbliża. Cały czas kogoś za coś przepraszasz. Czujesz się nieadekwatny, niewystarczająco dobry. Wątpisz we wszystko, co robisz i w każde swoje osiągnięcie. Zakładasz, że inni są tobą bezustannie rozczarowani. Zastanawiasz się, co jest z tobą nie tak, bo zakładasz, że coś musi być nie tak. No i wreszcie z trudem przychodzi ci podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Według dr Teresy Kawert te wszystkie elementy prowadzą do powstawania 3 etapów skołowania ofiary gaslightingu. Pierwszy to jest niewiara. Tutaj ofiara jest skołowana, nie wie, co się dzieje, bo czuje, że coś się dzieje, natomiast ma kompletny brak świadomości tego, że jest poddawana takiej manipulacji. Nie dopuszcza tego do siebie zupełnie, raczej szuka winy w sobie i zaczyna analizować swoje decyzje. Drugi etap to etap obrony. No i tutaj już zadziałały taktyki manipulatora, więc ta osoba jest osłabiona, ale umysł nadal się broni, próbuje się odwoływać jeszcze do zdrowego rozsądku, do swojej pamięci, do swoich wartości, do tego, co zna, do tego, co jest dla niej logiczne. No i właśnie dlatego, że odwołuje się do tego, co jest dla niej logiczne, to zaczyna racjonalizować to, co się dzieje, nawet jeżeli zauważa, że być może ktoś ją traktuje nieodpowiednio, no to tłumaczy oprawcę, zaczyna się zastanawiać, jakie są powody jego zachowania, jaki jest szerszy kontekst, jakie jest jego zaplecze, czym ten ktoś może się kierować, a być może ten ktoś nie wie, że tak naprawdę robi komuś innemu krzywdę. No i niestety z czasem w tym etapie bardzo często ofiara poddaje się temu, co się dzieje, czyli daje podświadome przyzwolenie na tę manipulację, szuka jakiejś stabilności i poczucia bezpieczeństwa i kiedy ma do wyboru, to ciągłe takie poczucie, że coś jest nie tak, to rozdarcie, ten niepokój, że jest w jakiejś dziwnej sytuacji albo że coś jest z nią nie w porządku, albo może po prostu pogodzić się z tym, że jest nadwrażliwa albo roztrzepana, albo niekompetentna, albo głupia, albo chora, no to często, jeżeli już jest bardzo zmęczona i przetargana przez swojego oprawcę, to wybiera to drugie, bo przynajmniej już może uznać, że tak, dobra, okej, jestem nienormalna, jestem głupia, jestem zła, jestem niekompetentna, bo już nie ma siły tkwić w tym rozdarciu. Według dr Kawert tutaj działa ten sam mechanizm, który działa w przypadku syndromu sztokholmskiego, że poczucie bezpieczeństwa paradoksalnie ofierze daje poddanie się oprawcy. No i etap trzeci to depresja. I tutaj już jest całkowita pasywność, całkowita niedecyzyjność, kłopot z realizacją najprostszych zadań, poczucie beznadziei. I to już jest etap, z którego bardzo trudno jest samemu wyjść. Wręcz pokusiłabym się o tezę, że bez odpowiedniego starcia samodzielnie wyjść z tego się nie da. W swojej książce dr Kawert podaje 10 znaków najbardziej typowych, że ktoś używa przeciwko nam gaslightingu. Pierwszy to jest taki, że wykorzystywane są przeciwko nam nasze słabości, że oprawca szuka słabych punktów, wyłapuje rzeczy, które są dla nas bolesne albo trudne i używa ich, żeby nas zaatakować. Drugi to jest ten, że zaczynamy kwestionować swój własny umysł i to, czy jesteśmy zdrowi na umyśle. Daję tutaj taki przykład rozmowy bardzo częstej, z którą ja się wiele razy spotkałam, w której najpierw coś jest nam mówione, a potem ktoś nam mówi: nigdy w życiu czegoś takiego nie powiedziałem. Czy wszystko z tobą w porządku? Chyba muszę zacząć cię nagrywać. Chyba coś pomyliłaś. Punkt trzeci to jest: zostajemy okrzyknięci paranoikami, mówi się nam, że jesteśmy nadwrażliwi albo że szaleją w nas hormony. To jest bardzo częste niestety nawet w debacie publicznej. Punkt czwarty, podważamy własne osądy. Czyli ktoś tam w kółko powtarza: słuchaj, ale ty przecież nie wiesz, jak to należy zrobić. Ja wiem, bo jestem bardziej doświadczony, więc posłuchaj mnie. Albo ty nawet nie wiesz, jak powinna wyglądać zdrowa relacja, więc nie odzywaj się. To ja wiem, jak należy wychować dziecko, a nie ty. To ja wiem, jak należy prowadzić kraj. Ja wiem, jak cię wyleczyć. Wiem lepiej, co jest dla ciebie dobre, bo mam do tego kompetencje, a ty nie. Symptom piąty. Zauważamy w sobie samych, że próbujemy za wszelką cenę utrzymać spokój, że dążymy do tego, żeby nie zaogniać konfliktów, że próbujemy wszystko załagodzić, że bardzo dużo bierzemy na klatę. Za wszelką cenę próbujemy dławić konflikty w zarodku, nie doprowadzić do tego, żeby się rozogniły, nawet jeżeli tą ceną, którą płacimy, będzie nasz nastrój, nasz spokój, nasze zdrowie. Punkt szósty. Nawet już nie próbujemy być wysłuchani. Już nawet nie dążymy do tego, żeby przedstawić swój punkt widzenia. Poddajemy się na starcie, bo wiemy, że to i tak jest skazane na niepowodzenie. Punkt siódmy. Myślimy, że chyba jednak coś jest z nami nie tak i być może zwariowaliśmy. Że to jednak już jest sytuacja poważna i należy szukać pomocy. Punkt ósmy. Ciągle za kogoś, za coś przepraszamy. Punkt dziewiąty. Pojawia się niepokój, spadek nastroju, wieczne przybicie albo nawet depresja. I punkt dziesiąty. Zaczynamy przeczuwać, że możemy być manipulowani. No tylko co tej ofierze po tym, że ona przeczuwa, że ktoś nią manipuluje, skoro jednocześnie cały czas ktoś jej mówi, że jest przewrażliwiona albo głupia, albo nie ma racji. I te narzędzia, którymi by się normalnie posługiwała, żeby odróżnić dobro od zła, teraz zniknęły. Ona już sobie nie ufa, ona już nie potrafi używać tych narzędzi, bo uwierzyła, że te narzędzia są wadliwe. Otóż, żeby pomóc właśnie odróżnić to dobro od zła i prawdę od kłamstwa i manipulację od rzeczywistości, Teresa J. Kawert w swojej książce przedstawia przykłady zdań, które są manipulacją. Tam jest 80 wypowiedzi narcyzów i 80 przykładów rzeczy, które mówią osoby, które chcą poddać ofiarę gaslightingowi. Nie przeczytam wszystkich 80. Zachęcam Was do tego, żebyście się zapoznali z tą książką. Natomiast przeczytam tutaj część tych rzeczy, które w tej książce są, zwłaszcza tych takich najbardziej